Ustawa Prawo ruchu drogowym, ruch pieszy, artykuł 11 ust. 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdu. Ustęp 2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Ustęp 3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. Ustęp 4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi. Ustęp 4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub pochodników. Ustęp 5. Przepisów ustępu 1 do 4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Artykuł 12. Ustęp 1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni. Artykuł 13 ust. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Ustęp 2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Ustęp 3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ustępie 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdu. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Artykuł 14. Zabrania się. Ustęp 1. Wchodzenia na jezdnię. Punkt A. Bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Punkt B. Spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi. Ustęp 2. Przechodzenia przez jezdnię w miejscu ograniczonej widoczności drogi. Ustęp 3. Zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Ustęp 4. Przebiegania przez jezdnię. Ustęp 5. Wchodzenia po torowisku. Ustęp 6. Wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęte. Ustęp 7. Przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują. Artykuł 15. Przepisów artykułu 11 do 14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.